W tym odcinku o przekaźniku czasowym PCS533 ułożymy program do generowania impulsów przez zadany okres czasu. Program ten jest modyfikacją szablonu, który pochodzi z aplikacji PCS Konfigurator. Dodajemy pierwszy rozkaz. Wybieramy wejście A. Zbocze narastające, czyli przekaźnik będzie oczekiwał na naciśnięcie przycisku A. Teraz wybieramy reset. I to jest właśnie główny czynnik tego programu. Przez 15 sekund program będzie generował impulsy, które teraz ustalimy. Wybieramy wejście i włącz. Teraz pauza, ustawiamy czas pauzy i następny rozkaz, znowu wyjście przekaźnikowe, czyli przełączanie styków, wyłącz. I kolejna pauza, jak długo przekaźnik ma być w stanie wyłączonym. I ostatni na razie rozkaz, wróć do. Wybieramy rozkaz, wybieramy krok drugi, czyli wykonanie programu zostanie przeniesione do kroku drugiego, czyli rozpoczyna się kolejny cykl załączenia przekaźnika. Sprawdźmy, jak taki układ będzie działał. Wczytujemy program do sterownika, do przekaźnika i gdy naciśniemy przycisk A, przez 15 sekund będzie odbywał się cykl włączania i wyłączania lampy, po czym program zostanie wyłączony. Za chwilę dodamy jeszcze przycisk B, który umożliwi nam wyłączenie programu w dowolnej chwili, w dowolnym momencie. Ustawimy ten przycisk specjalny B w pozycji reset i dodamy go na początek programu. Bo jeżeli dodamy go na końcu, to przekaźnik go nie bierze pod uwagę. Tak jak w tym wypadku. Musimy przenieść go na początek programu. Ale w związku z tym musimy pętlę wróć do, przenieść do kroku trzeciego, obniżyć. Do momentu rozkazu włącz przekaźnik. I teraz znowu wczytujemy
I teraz już przekaźnik i przycisk B powinien działać prawidłowo. Przycisk A uruchamia cykl, a przycisk B w dowolnym momencie przerywa działanie programu. I to wszystko na temat programu do generowania impulsów przez zadany okres czasu. Zapraszam do subskrypcji kanału, do komentowania, lajkowania. Dziękuję za uwagę.